Dear participants of the International Fair of Invention and Innovation, my name is Katarzyna Krukiewicz, and it is a great pleasure for me to chair a session devoted to one of the primary research areas of Silesian University of Technology, which is computational oncology and personalized medicine. Our first presenter is Professor Przemysław Struk from the Department of Optoelectronics, who will give a brief overview of the research area. Welcome, ladies and gentlemen. I'm Przemysław Struk from the Department of Optoelectronics from Faculty of Electrical Engineering. Today, I would like to describe you priority research area number one. That means it's computational oncology and personalized medicine. Silesian University of Technology participate in national program Excellent Initiative Research University. In this program, 10 universities from Poland obtain additional funding for development of research, for development of university, and for development of cooperation between international university and with industry. In Silesian University of Technology, we have six priority research areas called POB. POB1 is computational oncology and personalized medicine. POB2 is artificial intelligence and data processing. POB3 is materials of the future. POB4 is smart cities and future mobility. POB5 is process automation and industry 4.0. POB6 is climate and environment protection, modern energy. POB1 is divided in three main goals. The first goal is the science, the second goal is the people, and the third goal is the EBIT. In science, of course, with development of scientific research, especially in cooperation with international university and cooperation with industry. The second goal is the people. That means is development of scientists, skills, development of connection between socioeconomic environment and with industry. The second goal is organized of events, such as seminars, conference, workshop, and summer schools. POB1, that means computational oncology and personalized medicine, is divided on 7 sub-areas. The first area is computational oncology. Next is personalized medicine, biomaterials and medical biotechnology. Next sub-area is imaging informatics and telemedicine. Next is biomechanics. Next is drug analysis and design. And last sub-area is public health. Now I would like to very shortly describe each sub-areas in POB1. The first is computational oncology. The advisor is Professor Marek Kimmel. This sub-area is focused on molecular level research and multifactor analysis of patient survival. And the second is Colonality Evaluation Algorithms of the Cancer Self-Evaluation Methods. Next sub-area is Personalized Medicine, where advisor is Professor Joanna Polańska. And this sub-area is focused on identification of genetic, molecular, and or radiomic signature of the disease subtype, development of AI-based tools to support diagnosis and therapy personalization, refining the biomaterials to minimize the toxicity and maximize the efficiency of the therapy. The next sub-area is biomaterials and medical biotechnology. The advisor are Professor Marek Woss and Dr. Przemysław Struk. This sub-area is focused on additive manufacturing technology and research of physical properties of biomaterials, biologic properties of artificial tissue, scaffolds, and biocompatibility of biomaterials, intelligent antimicrobial materials, and testing of microbial properties of next generation materials. The next sub-area is imaging informatics and telemedicine. The advisor is Professor Ewa Piątka. This sub-area is focused on design of the new computer-assisted medical diagnosis and therapy system, development of personalized physiotherapy and rehabilitation system, artificial intelligence-based approaches to multimodal medical data analysis. The next sub-area
is biomechanics. Advisor of this sub-area are Professor Ewa Majchrzak and Professor Ryszard Białecki. This sub-area is focused on modeling of bioheart transfer and thermoregulations, biomechanics of the skeletal system, spine, head, chest, upper and lower limbs, and personalized implants. The next sub-area is drug analysis and design. Advisor is Professor Sylwia Bajkacz. This sub-area is focused on design, synthesis, modification, and new molecular hybrids with enhanced biological activity. Development of new multifunctional biomaterials based on polymers used for diagnosis and treatment of disease, modeling of the behavior of biomolecules. And finally, sub-area is public health. Advisor is Professor Adam Schromek. And this sub-area is focused on health tourism and subtitle business model of a spa enterprise, personalized health service for the people with special needs, health and fitness, biography and human life circle. In POB1, we have a faculty coordinator. Advisor of POB1 is Professor Joanna Polańska. And on each faculty, we have coordinators. In this slide, you can see coordinators in each faculty in Silesian University of Technology. In our POB1, we have also also international advisory board. When we invite the scientists from university from all the world, for example, from Germany, from UK, from USA. In these slides, you can see professors, which we invited to be our international advisor board. Of course, we have also invite representatives of the socioeconomic environment, for example, from Betamed company, from Foundation of the Development of Cardiac Surgery in Zabrze, from National Institute of Oncology, Colette Maria Skłodowska-Curie, and from Selvita company. In each month, we organize seminar and we invite a professor from Polish University and International University. During this seminar, the professor have a invited speech, which is connected with our POB1 research area. And on this slide, you can see speaker, which have speech in the past. And in color, we have incoming seminar. Of course, we would like to invite you also to participate in these events. As a part of POB1, is also organized the conference. We organized the first conference, which is called COPM 2021. It's Computational Oncology and Personal Medicine. This conference was especially attended to young researchers. During this conference, we have four thematic sessions. We have one invited plenary lecture. We have 35 oral presentations, and we have a lot of listeners and a number of visitors during this session. We also participate in organization of workshop at summer school, for example, programming workshop at a language in bioinformatics, which is organized in cooperation with the Medical University of Gdańsk. We also participate in organization of bioinformatics workshop, CIA methods in the diagnosis of disease. It is organized in cooperation with Warsaw University of Technology. We participate in organization satellite thematic sessions during 9 international conference on information technology in biomedicine, ITIB. Other initiatives is also participation in the webinar Teraz Nauka Polska,
The subject of this webinar was the role of the science and the business alliance in the development of medical technologies in Poland. We, of course, joining to the network ERIN is European Regions Research and Innovation Networks. The thematic area is public health, telemedicine, diagnosis, AI, and medical IT. And we participate in organization of summer school on vascular bioengineering. The organizers of these events are Silesian University of Technology and Norwegian University of Science and Technology from Norway. Thank you for your attention. We would like to invite you to visit our website. And if you have any questions, you can contact with us by mail, pob1.polsl.pl. Thank you for your attention. Welcome, ladies and gentlemen. I'm Przemysław Struk from Department of Optoelectronics from Faculty of Electrical Engineering. I will be chairman of this part of our event, and I would like to invite next speaker, Professor Katarzyna Kurkiewicz from Faculty of Chemistry and from Department of Physical Chemistry and Technology of Polymers. Professor Katarzyna Kurkiewicz give us presentation, which is titled Engineering of the Brain, Improving Treatment of Neurodegenerative Disease. Dear ladies and gentlemen, my name is Katarzyna Krukiewicz, and this is a great pleasure for me to be part of this event. I work at the interface between neural tissue engineering, material science, and electrochemistry. And in this short presentation, I would like to show you how my research can improve the treatment of neurodegenerative diseases, and particularly Parkinson's disease. It's all known that neural tissue is an extremely complicated structure. The major players here are neurons, which are responsible for the transfer of information through the brain. But the neural tissue is also full of other types of cells, which are, for example, astrocytes, microglia, and oligodendrocytes. And their role is to support neurons in their major functionality. Neurons are able to transfer information, and this transfer is mainly based on electrical signaling. That's why it's been hypothesized that also external electrical stimulation of neural tissue should have a positive feedback on this kind of neural cells. That's why currently there is a lot of research onto the bioelectronics that can be used in neural applications. Bioelectronics relies on the use of implantable microelectrodes that are inserted into the neural tissue, for example, brain tissue, and they can be used, for example, to record the function of neural cells, to stimulate cells, so to heal them somehow. They can be also used for biosensing, for example, for the identification of biological markers responsible for different types of diseases, like Alzheimer's disease, and can be used to deliver different types of drugs and biologically active molecules. It looks like something completely crazy, some future technology, but in fact, it has been used in medicine for the past like 20, 30 years, because one of the most frequently used application of bioelectronics in neural science is the cochlear implant. And cochlear implant is something that is widely implanted to different people all around the world. The next type of application, that real life application, is the deep brain stimulation and the use of bioelectronics to treat tumors of patients suffering from Parkinson's disease. And here you can see the small device. It's the deep brain stimulator made by Medtronic, and this device can be implanted into the central nervous system of people suffering from Parkinson's disease. And here you can see the results of how patients, of the skills of the patients when the stimulator is on, it's working, and when it's off. We can see the huge improvement into the skills. Patients are able to move their hands
almost without the tremor that is usually associated with Parkinson's disease. Of course, all technologies have their limitations and challenges. And the major limitation of deep brain stimulation is the fact that the electrode needs to be deeply implanted into the brain or central nervous system of the patient. And this implantation can cause foreign body reaction and can cause inflammatory response. And this inflammatory response of our body can lead to further neurodegeneration of neural cells and can lead to the decrease in the stimulation performance of the device. And it's mainly associated with the scar tissue that is made of astrocytes, which covers the surface of the electrode and insulates the electrical pulses from going from the electrode to the tissue and from the tissue to the electrode. It's really a challenge because the electrodes used in bioelectronics of neural in neural applications are a very complex architecture. You can see here the variety of geometries used to stimulate or to record neural function. So even if coating of medical device with biocompatible layers is something maybe also treated as trivial, in case of neural electrodes, it's extremely complex. Because if we would like to coat to protect the layer of the electrode, this protective layer must go on only on this small micro lines, which are the real electrodes here. You can see here that they are really miniaturized devices. So all modifications must be extremely careful. However, there is one way how the electrode surface can be modified with the very high spatial resolution and in a very controlled way. And this is electrochemistry and electrochemical deposition of different organic conducting surfaces on the surface of electrode. What is important when we are trying to make a successful coating for new applications is that, of course, this coating should provide the rough surface, because for the rough surface, it's easier for cells to attach to the surface of the electrode, so they are closer to the electrode, so it's easier to sense their action and to stimulate their function. Also, it's extremely important that the coating is electroactive, so it won't form an insulating layer, so it will support the transfer of the charge between an electrode and cells. Also, another very important feature is enhanced neural adhesion. And also here, we would like to provide the coating with specific interactions, particularly with neurons, so the neurons can come closer to the electrode than other cells that are present in neural tissue. And last but not least is, of course, the high biocompatibility. So it will be really great if our coating can additionally stimulate the growth of the neurons, so it can prevent the neurodegeneration state in neural tissue. Our idea how we can improve the current technology of neural interfaces is by biofunctionalized organic coatings that are made with the use of electrochemical techniques. So our intention is to modify the surface of the electrodes with different chemistries, and we would like to obtain very, very thin monolayers, organic monolayer films, that will be able to interact selectively with different types of cells. So by changing the coating chemistry, we'll be able to, for example, improve the adhesion of one type of cells over the other type of the cells. Up to now, we have shown that our technology is successful in changing the surface of the electrode. By changing here the chemistry of the coating, we are able to manufacture surfaces with different roughness. And also, our preliminary biological results show that these different coatings can interact with different types of cells in different manner, so they can support the adhesion of either neurons or astrocytes. Then we could say that in our project,
Our concept is on the TRL 3 level, so we possess the experimental proof of concept. And our concept is that the coatings developed in the project can provide lower risk of the inflammatory state after the implantation of neural electrodes, can increase lifetime of an implant, and can improve the efficiency of stimulation. Even though the project is started in June last year, so it is less than 1 year, we were very successful in our experimental results, and we are able to publish one manuscript, and three other are still in review. We also filled one invention disclosure form, and there are three companies that are interested in our technology. This is the Synergia Medical Company that is developing neural interfaces, ENGMAT that is fabricating different materials for medical devices, and Polymer Bio, which is developing new biopolymers. We are also very active during the conferences, and in the last year, we are very lucky to give three international presentations. At the end, I need to say that it won't be possible without the work of all of the people from our team. That's why I would like to thank a lot people from my team from the Sage University of Technology, as well as our external collaborators from the Imperial College London and NOIG Galway. Thank you so much for your attention. Now I would like to invite next speaker, Professor Michał Marczyk from Department of Data Science and Engineering. Title of presentation is Why My Breast Cancer Drugs Is Not Working. Welcome. My name is Michał Marczyk and I'm an assistant professor in Department of Data Mining and Engineering at Silesia University of Technology. Today I want to describe one of my projects in which we want to answer the really important question that is asked in oncology. Why my breast cancer drug is not working? First step of every project is to define what are the main goals of the experiment. We analyze the drug called Navitoclax, which affects a BCL2 genes family that are responsible for cancer cell survival. Using this drug ultimately leads to cancer cell death. However, the cancer cells are pretty smart and they could find some way to create some alternative mechanism to survive, and this is the problem of drug resistance. So here we want to answer these four questions. First, what are the treatment effects? We are looking on the genetic, epigenetic and transcriptomic level to answer that. Second, are after 10 days of recovery from the treatment, the cells goes back to the initial state as before the treatment. Third, if we treat multiple cell cohorts, are they respond the same? And the last question, and the most important one, is are there any subpopulation of cells that respond different to treatment than others? And we believe that this might be some resistant cells. Next step is to decide what measurements needs to be done. We selected MDA-MB231 breast cancer cell lines. These cells were grown in parallel in two vials, thus we have two biological replicates in the experiment. We also made measurements in three time points. Baseline is just before treatment, T2 is after 3 days of treatment, and T3 is after 10 days of recovery from the treatment. Also, we made a lot of measurements on the different levels. So we measure gene expression both on bulk level, analyzing whole sample, and on the single cell level. We also measure what is the methylation of DNA, we measured what is the openness of chromatin, and we wanted to find some copy number variants of these cancer cells. What we found first are some transient alterations in the expression of mostly stress response genes, along with corresponding changes in chromatin accessibility. Most of these changes return to baseline before the treatment after this recovery period.
We also detected some lasting alterations in methylation states and genome structure that suggests permanent changes in cell population composition. Also, we found significant changes in genes responsible for proliferation and cancer stem cell markers. Especially important are this last one, which have the ability to give rise to all cell types found in the particular cancer sample. When we took a closer look into anti-apoptotic genes, we found persistent increase of expression of 7 genes. However, this change was not due to significant changes in methylation, chromatin openness, or copy number alleles. So, this might be some alternative mechanism of cancer cells to avoid death after using this drug. On the individual cell level, we measured and compared expression of thousands of genes. Based on these measurements, we clustered individual cells into 14 groups. Each cluster contained a variable number of cells from all three treatment time points. So, these results indicate that sensitive and resistant cells coexist at each treatment time point. We also observed a distinct cluster, cluster number 7, which mainly have cells before the treatment, so T1 time point, and it shows a totally different transcriptomic profile, which is unrelated to any other cluster. So this group of cells is especially important and needs some more attention and measurements to characterize. On the literature, we searched for names of genes that were described as markers of drug resistance to navitoclax or drug sensitivity, which are called target genes. Based on expression of these genes within the list, we assign each individual cell a score and group them to target cells, resistance cells, and other cells. Again, we observed that both sensitive and resistant cells coexist at each treatment time point, and only the proportions of them changes. By comparing expression level between these potentially resistant cells and all other cells on single cell level, we found more than 2,000 genes with higher expression, which are shown in yellow on this slide, which are candidates for markers of drug resistance to navitoclax. Using top 18 markers, which comprises two known, already published genes, plus 16 new that we discovered, we defined some signature of resistance to navitoclax. The signature of resistance to navitoclax that we developed was first validated in our biological laboratory by some in vitro experiments on four different breast cancer cell lines. Results shows that of the 16 new markers in our signature, 5 were upregulated after treatment in 3 out of 4 cell lines, 5 in 2 cell lines, and 5 in 1 cell line. Only one cell line didn't show a significant increase of expression of these markers. However, the expression trends were comparable across all 4 cell lines. Next, using Cancer Cell Line Encyclopedia, which stores information about drug response and some gene expression data for more than 600 cell lines, we made some in silico validation of our signature. Before that, we check if average expression of our signature genes is correlated with expression of all potential markers of resistance, and correlation was pretty high, so we may say that our signature is representative for all these resistance genes. Then we correlate signature with drug response data to answer this important question: how our signature works in other breast cancer cell lines. The results were pretty nice, correlation was positive, so it means that a higher value of our signature means also higher resistance to navitoclax. We developed our signature using breast cancer cell lines. However, since we have this cancer cell line encyclopedia, we can also see how our signature works in other tissues. We found that for 12 from 18 tissues, we observed a positive correlation with our signature, so it means it works.
Since the sample sizes were quite small, it was only statistically significant in two tissues, breast and lung. However, what is important, there was no strong negative correlation for any of this tissue. In summary, in this project we investigated the effects of navitoclax treatment on the transcriptome, genome and epigenome to better understand the process of developing drug resistance. Our results show that this mechanism is very complex and there is a considerable intercellular variability observed here. Using this single cell expression platform, we found some subset of cells that might be resistant to treatment with navitoclax. Then we developed a new 18-gene drug resistance signature that of course can be used as a prediction tool. It works in our in vitro and in silico validation analysis. However, it needs to be validated in some more clinical trials. This project was run in cooperation with scientists from Yale Cancer Center, including many biologists and medical doctors, and also bioinformaticians which helped in the analysis. Thank you for your attention. I would like to invite the next speaker, Dr. Monika Kurpas from the Department of System Biology. Topic of presentation is analysis of the genomic diversity of the beta-coronary viruses in the context of their co-evolution with host population. Welcome to my presentation. My name is Monika Kurpas and I am postdoc in the Department of Systems Biology and Engineering at Silesian University of Technology. Together with my colleague Roman Jaksik and Professor Marek Kimmel, we are involved in a project focused on the study of genomic diversity of beta coronaviruses in the context of their coevolution with host populations. We all heard a lot about SARS-CoV-2 virus causing current COVID-19 pandemic, but it is important to remember that this is not the only one coronavirus affecting humans. By 2019, there were six known human coronaviruses causing symptoms ranging from mild in case of these coronaviruses that cause the common cold-like symptoms to more severe ones like in case of SARS-CoV epidemic from 2003 or MERS-CoV epidemic from 2012. All of the mentioned viruses appear to be of zoonotic origin. In such case, in virus transmission involved are natural hosts, as well as intermediate hosts of various kinds. For most of coronaviruses, the natural hosts are bats. This is the reason why we choose these animals as a subject of further analysis. The question arises, why are bats such an ideal reservoir for viruses? First of all, we have to note that worldwide there is 1,300 of bat species, which is the second largest group representing 20% of all mammalian species on Earth. Bats are distributed across every continent except Antarctica. Another reason may be their immune response that is distinct from that of other mammals. The researchers noticed that although bats are virus carriers, there is no clinical signs of disease in their population. There are some hypotheses regarding the reasons of such phenomena, among others that evolution of flight, which is metabolically demanding, as well as presence of preserved endogenous viral elements in bat DNA might likely shape their unique immune system. Research has also shown that due to bats' lifestyle, where the same caves are shared by bats of various kinds, carrying different kinds of viruses, there is high probability of viral genetic material exchange in process of recombination. In case of SARS-CoV-2, bats are also suspected to be the natural host. Sequence comparison revealed that sequences sampled from bats from Yunnan province share the highest percent of genome identity with SARS-CoV-2. Despite all the research, we still do not know the intermediate host, but the Malayan pangolins have quite high genome identity with SARS-CoV-2, especially in receptor binding domain of spike protein, which is responsible for
binding with human ACE2 receptor. In contrast, human SARS-CoV virus is more distant to SARS-CoV-2 than sequences mentioned earlier. In our studies, we analyzed genomic sequences as a whole, as well as specific fragments encoding proteins. The genomic structure of all beta coronaviruses is similar to that of SARS-CoV-2, which is presented on this slide. The whole genome length is 30,000 of nucleotides, and it is encoding some non-structural proteins involved in regulation of virus replication, for example, gene encoding RNA polymerase. This part of genome encodes the structural proteins such as envelope, nucleocapsid or membrane proteins, and also the spike protein, which is of particular importance because it allows the virus to enter the human cells. In our analysis, we are going to focus on spike and envelope protein coding genes, as well as on 3' and 5' untranslated regions, non-coding regions which are supposed to be the subject of lower selective pressure than protein coding fragments. That will allow us to compare mutation rates in various parts of the genome. As in the organisms of bats, also in humans, the genomes of the virus undergo constant mutations. It is crucial to understand the mechanisms that govern both virus evolution, which is increasing adaptation to new hosts, and also virus host coevolution. We would also like to know whether evolutionary patterns indicate acceleration in the emergence of new strains, and also how many coronavirus species are actually circulating in bats. The answer for some of these questions we can obtain analyzing the evolution of bat genomic sequences. To do so, we created multiple sequence alignment containing 47 bat coronavirus genomes, and then based on this sequence alignment and collection dates of these bat coronavirus sequences, we performed phylogenetic analysis combined with population size reconstruction in BIST2 software. We also proposed least squares based method for most recent common ancestor age estimation and also mutation rate estimation, which was validated using stochastic Moran model. I wouldn't like more into details about these methods, as this work is more about expanding knowledge than proposing practical applications. Therefore, I will go straight to the obtained results. The whole idea behind this study was to try to find an answer to the question of whether there is a selection pressure causing the persistence of mutations that can increase adaptation in bat coronaviruses. That would indicate a high probability of occurrence of new strains capable of performing an interspecies jump and infecting humans. With use of BIST2 by Xian Skyline algorithm, we estimated effective population size for bat coronavirus sequences. The analysis was done for whole genomes as well as for separate regions of the genomic sequences. The results show that the population size of bat coronaviruses remains almost constant. That was the reason why we chose a Moran model, assuming constant population size, to validate our hypothesis regarding the dynamics of bat coronavirus population. Our phylogenetic analysis revealed that the most recent common ancestor of bat coronavirus sequences belonging to our dataset existed more than 2,000 years ago. Also, remaining methods suggested old roots of bat coronavirus phylogenetic tree. The separate analysis for various genome regions indicated that 3' UTR, 5' UTR and envelope gene coding fragments are evolutionarily conserved with lower mutation rates than, for example, spike gene, which is relatively high mutation rate, and the whole genome with the highest mutation rates. To sum up, our results indicated that effective number of viral genomes was approximately constant over time in case of bat coronaviruses.
Our simplified model seems to reflect quite well the dynamic equilibrium between beta coronaviruses and their hosts, which might be described as an endemic infection. This might be due to the distinctive action of the innate immune system, which is different from the one found in other mammals. And moderate effective population sizes estimated by BIS2 software combined with non-neutral evolution might suggest acceleration of evolution of bat coronaviruses. This might mean that there is a selective pressure which leads to the emergence of new, highly infectious and better adapted strains. So in the long term, that would be important to understand and take some measures to avoid the potential cyclical recurrences of epidemics such as SARS-CoV, MERS-CoV or SARS-CoV-2 epidemics caused by coronaviruses. In the future, we plan to update our dataset with new bat coronavirus sequences that were submitted to public databases this year. We also would like to apply these methods to analyze SARS-CoV-2 variants of concern in order to compare this, the rate of mutation of individual coronavirus strains and the selective pressure among them. Thank you very much for your attention. Drodzy Państwo, priorytetowe obszary badawcze Politechniki Śląskiej szansą na synergię nauki z biznesem to cykl prezentacji i rozmów panelowych, które dotyczą tematu, który właściwie powraca do nas od lat, a mianowicie tego, w jaki sposób można połączyć naukę, to co powstaje na Politechnice Śląskiej, a także na innych polskich uczelniach, z biznesem. Czy można powtórzyć w naszym regionie sukces Doliny Krzemowej? I właśnie temu będzie, służył cykl naszych paneli. Czas na pierwszy panel poświęcony priorytetowym obszarom badawczym Politechniki Śląskiej. Panel pod tytułem Personalizowana medycyna w XXI wieku. Jak działać dla wspólnego dobra w ramach synergii nauka-biznes? Pozwolą Państwo, że przedstawię naszych dzisiejszych panelistów. W studiu w Gliwicach profesor Anna Chrobok, która jest kierownikiem Katedry Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz dyrektorem Kolegium Studiów. Witam serdecznie. Profesor Ewa Piętka, kierownik Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej Petrochemii Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Witam pani profesor. Profesor Marek Łos, dyrektor Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Profesor jest również profesorem wizytującym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i Uniwersytecie Yinyan. Dobrze wymówiłem, panie profesorze? W Chinach, a także doradcą naukowym firmy LicoCare AB w Szwecji. Są z nami również zdalnie pani doktor Mirosława Zydroń, jest członkiem zarządu i dyrektorem działu chemii w firmie Selvita S.A. Jest związana z tą spółką od 2009 roku. Początkowo odpowiadała za stworzenie oraz rozwój działu chemii kontraktowej, a także za strategiczny rozwój usług chemicznych, rozwój oferty sprzedażowej spółki. Doktor inżynier Mirosława Zydroń jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii ze specjalizacją w chemii polimerów oraz stopień naukowy doktora chemii. W 2009 roku ukończyła dwuletnie studia MBA. Jest z nami również Piotr Fitz z Biomet Lublin S.A., pełniący obowiązki prezesa zarządu Biomet Lublin S.A., menedżer z wieloletnim doświadczeniem, wcześniej m.in. prezes Telewizji Republika S.A., dyrektor regionalny grupy Martela S.A., prezes i dyrektor regionalny Alima Gerber S.A., a także regionalny dyrektor marketingu EMEA w Novartis Consumer Health, menedżer wysokiego szczebla w Polpharmie S.A. i Bristol Myers Squibb, magister farmacji, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i posiadacz również tytułu MBA. Witam Państwa zdalnie. Mam nadzieję, że dobrze się widzimy i słyszymy. Tak, dzień dobry. Doskonale. Chciałbym na początek oddać panu profesorowi Łosowi mikrofon i jednocześnie oddając mikrofon zadać pytanie, które już zadałem wcześniej. Czy jest możliwy sukces Doliny Krzemowej tu w Gliwicach?
Szanowni Państwo, współpraca między przemysłem a akademią jest podstawą rozwoju, dynamicznego rozwoju przemysłu w świecie, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, i wydaje mi się, że jesteśmy na jak najlepszej drodze, żeby próbować ten sukces Doliny Krzemowej emulować. Oczywiście współpraca nauka-przemysł odbywa się na wielu różnych płaszczyznach. Jedną z takich najbardziej typowych współpracy to jest przykład współpracy, to jest współpraca na poziomie poszczególnych projektów. I tutaj pani profesor Anna Chrobok na pewno będzie mogła rozszerzyć ten temat. To są przypadki, kiedy współpraca dotyczy bardzo konkretnych zadań, rozwiązywania bardzo konkretnych problemów przemysłowych. Innym modelem współpracy jest model, gdzie firma inwestuje, wykonuje dużą inwestycję w infrastrukturę i inwestycje w zamian za możliwość dostępu prawa pierwszeństwa do wyników badań uzyskanych właśnie w danej instytucji, w danej jednostce. I tutaj przykładem z obszaru naszego priorytetowego obszaru badawczego onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna jest współpraca między Wydziałem Inżynierii Biomedycznej a firmą Philips, gdzie firma Philips zainwestowała spore środki w tak zwane Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, którego dyrektorem jest obecnie pan profesor Marek Gzik, były dziekan wydziału, i właśnie firma ta w zamian za inwestycje jest w stanie uzyskać pewne prawo pierwszeństwa do wglądu do wyników prowadzonych tam badań. Inny przykład współpracy między przemysłem a akademią to są typowe działania usługowe, gdzie przemysł wykorzystuje albo unikalną aparaturę, albo unikalny potencjał ludzki i na zasadzie kontraktów dla akademii po prostu akademia wykonuje pewne usługi dla przemysłu, i tutaj zwłaszcza w branży informatycznej pani profesor Ewa Piętka będzie prawdopodobnie mogła w stanie powiedzieć coś więcej na ten temat. Natomiast ostatnia wymieniona przeze mnie, chociaż prawdopodobnie najważniejsza kwestia, to jest kwestia akademii jako rezerwuaru potencjału ludzkiego. Wielu studentów rozpoczyna pracę w przemyśle jeszcze jako studenci, bądź to bezpośrednio, bądź to w ramach doktoratów wdrożeniowych. I współpraca ta później się rozwija. Część studentów wręcz nie kończy studiów, co jest świadectwem wysokiego poziomu kształcenia naszej uczelni, dlatego że student jest na tyle wyszkolony już po pierwszych latach, że właściwie jego potencjał profesjonalny jest wystarczający, stanowi ważną wartość dla pracodawcy. Wydaje mi się, że przemysł, zarówno przemysł, jak i akademia naprawdę mogą i, jak już to potwierdziłem na przykładach, współpracują, i ta współpraca, należy spodziewać się, będzie się rozwijać. Właściwie pan profesor już wywołał panią profesor Chrobok do odpowiedzi. Ja chciałem zapytać również o problemy, które najczęściej pojawiają się przy współpracy z jednostkami komercyjnymi. Ja chciałabym na początku podkreślić, że transfer wiedzy z uczelni, a szczególnie z Politechniki do przemysłu, jest niesłychanie istotny. I ta podróż od pomysłu do przemysłu bywa bardzo trudna. I na pewno napotykamy wiele problemów. Transfer wiedzy jest jednym z priorytetowych obszarów rozwoju Politechniki.
w trakcie naszej podróży, czyli od momentu, kiedy powstaje w laboratorium innowacja, do momentu wdrożenia, wspiera nas Politechnika, tutaj Centrum Innowacji i Transferu Technologii, z całym zapleczem prawników oraz rzeczników patentowych, pomaga nam w tej trudnej drodze. Na początku innowacja rodzi się w laboratorium, taki wynalazek patentujemy jako Politechnika, chyba że już na tym etapie mamy partnera przemysłowego, wtedy patent jest wspólny. Jeżeli nie mamy partnera, to na poziomie gotowości technologii TRL3, czyli Technology Readiness Level, musimy go pozyskać. Jest to tak zwana dolina śmierci, w trakcie której musi rozwinąć się technologia. Musimy pozyskać partnera przemysłowego, który będzie te badania finansował. Jeżeli już takiego pozyskamy, to bardzo często na tym etapie również prowadzimy prace naukowo-badawcze finansowane przez przemysł, a później budujemy konsorcjum z partnerami, z przemysłem, bardzo często z instytutem badawczym i staramy się o finansowanie na przykład Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo ważnym tutaj czynnikiem jest również czynnik ludzki, aby spotykać w przemyśle osoby otwarte na innowacje, które mają świadomość, że aby firma się rozwijała, to ten transfer wiedzy z uczelni do przemysłu jest niesłychanie ważny i takie osoby spotykamy. Dopytam jednak jeszcze o te problemy. Jakie najczęściej pojawiają się problemy na tym styku? No, najczęstszym problemem jest oczywiście finansowanie. Jeżeli już takowe pozyskamy, musimy podpisać umowę, musimy postanowić, jaki będzie udział procentowy poszczególnych partnerów wynalazku w patencie. I tak jak mówię, tutaj wspiera nas bardzo Politechnika Śląska, odpowiednie służby. Czasem, no niestety, wiąże się to z ogromnym ryzykiem dla firmy, ponieważ musi zainwestować w technologię, która jeszcze nie wiadomo, czy będzie możliwa do implementacji w przemyśle. Także jest to trudna droga, ale udaje nam się z sukcesem przez nią przechodzić. Dziękuję bardzo. Czas na pytanie do pani Mirosławy Zydroń z Selwity. Mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy dobrze. Chciałem zapytać o to, jak wygląda państwa współpraca, mam na myśli Selwitę, z innymi firmami farmaceutycznymi, a jak na przykład z placówkami badawczymi. Czym się różni współpraca na przykład z Politechniką Śląską, czy innymi placówkami badawczymi, a firmami komercyjnymi? Czy to jest zupełnie inny rodzaj kooperacji? Okej, to ja może zacznę od tego, że współpraca z uczelniami w Polsce dla firmy Selwita jest najczęściej na tym poziomie, o którym wspominał pan profesor, czyli to są na przykład wspólnie tworzone programy nauczania. Na przykład z Uniwersytetem Jagiellońskim stworzyliśmy program chemii medycznej dla studiów magisterskich i licencjatów. Są to doktoraty wdrożeniowe, są to praktyki, staże, są to wizyty studyjne, są to wykłady pracowników na uczelniach i przygotowanie do pracy studentów. My w tym momencie też chciałabym zaznaczyć, połowa osób, które pracują w Selwicie, to są osoby ze stopniem naukowym doktora. Typ pracy, który wykonujemy, to jest praca mocno badawcza. Wspieramy firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne w procesie rozwoju i odkrywania leków. Więc jakby tego potencjału, tego know-how i tej kreatywności i również takiego
podejścia odkrywczego i do nauki jest w samej firmie Selvita sporo. Jesteśmy firmą usługową, więc jakby troszeczkę mniej jest takiej współpracy typowo badawczej w takim rozumieniu grantowym, pracy nad projektem własnym, ponieważ to mogłoby się trochę kłócić z tym, co robimy dla naszych klientów. Natomiast mogę porównać pracę z uczelniami do pracy z firmami farmaceutycznymi czy biotechnologicznymi. Na przykładzie tutaj firmy amerykańskiej, bo tak się składa, że o tym Państwo nie wspominali wcześniej, ale na przykład to, co mogę ujawnić, no pracujemy dla Uniwersytetu Kalifornijskiego w sposób usługowy. Wspólnie pracujemy nad projektem badawczym, nad cząsteczkami aktywnymi farmakologicznie. I to, co zauważamy tam właśnie we współpracy z tym uniwersytetem, to dynamika pracy, czy otwartość, czy kontaktowość. To jest w zasadzie taki sam poziom, jak współpraca z jak współpraca z firmami farmaceutycznymi. Przy czym też to, co możemy obserwować, uniwersytety w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii najczęściej obsadzone są osobami, profesorami, którzy też sporo lat, sporo czasu spędzili w przemyśle, dzięki czemu jakby to tempo pracy, podejście skupione na takich bardzo dobrze doprecyzowanych wytycznych jest bardzo zbliżone do tego, co widzimy we współpracy z firmami, nawet z dużymi firmami czy z firmami biotechnologicznymi. Tutaj wiadomo, że celem jest opracowanie nowego leku. Jeżeli są jakieś ciekawe odkrycia, które przy okazji jakoby powstają, to one są w pewnym sensie zaparkowane, do nich się wraca później. Natomiast wiadomo, co jest celem samego projektu i tutaj partnerzy, czy akademicy, czy farmaceutyczni bardzo mocno skupiają się na tym, żeby ten cel osiągnąć w założonym czasie. Tutaj też możemy powiedzieć, że zarówno firmy farmaceutyczne, jak i oczywiście jednostki akademickie, to są naukowcy, którzy charakteryzują się bardzo wysokim poziomem i doświadczenia, i wiedzy naukowej, i też dbają o wysoki poziom dokumentacji badawczej. Znają też bardzo dobrze realia biznesowe właśnie przez to, że wcześniej gdzieś tam najczęściej kilka lat spędzili w przemyśle. No i bardzo dobrze potrafią wymiarować czy specyfikować osiągnięty cel i to, co ma być wynikiem projektu, nad którym razem pracujemy. I myślę, że to są takie najważniejsze cechy w tej współpracy, ale tak jak powiedziałam, bardzo podobne zarówno w jednostkach akademickich, jak i w firmach farmaceutycznych czy biotechnologicznych. Bardzo dziękuję pani doktor. Zapytam także pana Piotra Fica z Biomedu o to, czego właściwie oczekują firmy farmaceutyczne, podejmując współpracę z uczelniami, takimi jak na przykład Politechnika Śląska w Gliwicach. Pewnie nie starczyłoby czasu w czasie naszego spotkania, żeby wymienić te potrzeby czy oczekiwania, czy je doprecyzować, które firmy mogłyby mieć w stosunku do świata nauki. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, od czego zacząć. Powiem w ten sposób. Otwartość świata nauki na współpracę z firmami, myślę, że jest różna, bo wszystko zależy od ludzi i od sposobu, w jaki podchodzą do tego, co robią i do swoich partnerów.
każdy i w biznesie, i w świecie nauki ma swoich liderów, ma swoich wizjonerów i oni, rozumiejąc swoją wizję czy potrzeby jej realizacji, wychodzą albo bardziej, albo mniej proaktywnie w kierunku między innymi biznesu, żeby współpracować. Ja, oczywiście to jest kwestia semantyki, ale tutaj nawet w czasie już wcześniejszych wypowiedzi zwróciłem uwagę na kilka kwestii, bo jedna z pań profesor mówiła, że jednym z większych wyzwań jest finansowanie. To jest i wyzwanie dla świata nauki, dla biznesu. Natomiast ja bym powiedział, nawiązując z kolei do tego, co troszeczkę zaczęło wybrzmiewać w wypowiedzi pani Mirosławy Zydoń, to, że jest bardzo istotny element komercjalizacji tego, nad czym świat nauki i biznesu chce pracować. To proszę zobaczyć, mówimy o nauce, wiele się powiedziało o współpracy z przemysłem, natomiast ważne jest, żeby rozumieć, że na koniec z tego wszystkiego wszyscy muszą mieć biznes. Oczywiście w innowacjach, które są obarczone dużą dozą niepewności, to ten margines błędu czy niepowodzenia jest duży i na to trzeba być otwartym. Natomiast jeżeli ma się jasno sprecyzowane cele, jeżeli propozycja jest atrakcyjna biznesowo i daje się skomercjalizować, bo przypomnę, że w przypadku innowacji można o nich mówić tylko wtedy, jeżeli są skomercjalizowane czy komercjalizowalne. Jeżeli nie ma komercjalizacji, nie ma innowacji, to wtedy pieniądze się znajdują. I teraz jeżeli ten cały układ od strony świata nauki, który ma pewną ideę, od strony biznesu, tak trochę upraszczając, który ma pewne potrzeby po to, żeby je skomercjalizować, są odpowiednio sprocesowane, to i pieniądze się znajdowały, i chęci, i zasoby różnego rodzaju. Natomiast oczywiście, bo sporo też na początku zostało powiedziane czy zagajone na temat terapii spersonalizowanej, to wszystko musi być jasno osadzone w realiach, nie tyle naukowych, co prawnych, bo akurat jeżeli moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o terapię spersonalizowaną od strony medycznej i naukowej, to bardzo dobrze, że takie rzeczy się dzieją, ale droga jeszcze jest daleka i w zależności od dziedziny ona będzie się różnie rozwijała i jej sukcesy będą różne. Natomiast bardzo ważne jest, żeby świat nauki i biznesu współpracował wspólnie nie tylko nad aspektami merytorycznymi, ale również nad infrastrukturą, na przykład prawną, na przykład etyczną, która jest konieczna do zaistnienia, żeby odpowiedniego sformułowania, żeby później w przyszłości efekty współpracy na polu naukowym w ogóle mogły ujrzeć światło dzienne. To jest kolejny aspekt, który myślę, że jest dosyć istotny, szczególnie dla ważnych graczy w tym obszarze i zarówno ze świata nauki, jak i ze strony biznesu. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze zapytać panią profesor Piętkę o tym, w jaki sposób na przykład informatyka może być interesująca dla biznesu, chociażby w kontekście tworzenia systemów informatycznych dla placówek medycznych. Mówiąc o placówkach medycznych oraz w ogóle o służbie zdrowia, pamiętajmy, że mówimy tutaj zarówno o grupie lekarzy, klinicystów, radiologów, jak i grupie rehabilitantów, fizjoterapeutów. I ta grupa użytkowników jest bardzo szeroka. I jeżeli my mówimy o komercjalizacji, to chciałabym spojrzeć na dwa etapy tego procesu. Pierwszy to jest proces związany z przygotowaniem nowych systemów. I tutaj współpracujemy bardzo ściśle z ekspertami w tym zakresie, czyli będą to lekarze, będą to fizjoterapeuci, będą to logopedzi. Problemem, który tu się pojawia i którego my oczekujemy, to jest po pierwsze sformułowanie problemu medycznego, który jest ważny z punktu widzenia przyszłego użytkownika systemu. Nie chcielibyśmy przygotowywać produktu, który odłożymy na półkę. I tutaj spotykamy się z dwoma w zasadzie problemami, w których musimy znaleźć kompromis. Pierwszym to jest sam opis medyczny problemu, który musi być wykonany przez lekarza, ale opis adekwatny do tego, abyśmy mogli go następnie skomputeryzować i wpisać według reguł komputerowych.
Oczywiście, ktoś powie w tej chwili, tak, mamy sztuczną inteligencję, w związku z tym ten problem może nam się trochę upraszcza. Może z punktu widzenia samego opisu tak, ale otwiera się kolejny obszar, którym jest baza danych. Baza danych, na podstawie której my dane struktury sztucznej inteligencji będziemy w stanie nauczyć. Czy to są sieci komputerowe, sieci neuronowe, czy to są metody inne. I w związku z tym ten dostęp do danych, to po pierwsze, i opis danych są elementami, które warunkują prawidłowe działanie systemu później. Kolejnym elementem będzie etap walidacji klinicznej, oceny klinicznej. Jeżeli mówimy o wdrożeniu, jednym z ważnych elementów jest również przyjazny interfejs graficzny. Bez tego warunku, jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, to nawet najlepszy system może być trudny do wdrożenia. No i ostatnim elementem będzie sama certyfikacja, która jest również problemem skomplikowanym, kosztochłonnym, czasochłonnym, który będzie pozwalał na późniejsze wdrożenie tego produktu. I to jest jak gdyby ta część związana z przygotowaniem i wdrożeniem. Kolejnym etapem jest samo wykorzystywanie tego systemu, nie tylko informatycznego, ale tu chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na problemy związane z aparaturą medyczną. Szpitale zakupują w tej chwili coraz bardziej skomplikowane aparaty, wykorzystywane na blokach operacyjnych, wykorzystywane w trakcie zabiegów. Problemem w wielu szpitalach jest brak nadzoru technicznego nad aparatami, które są wykorzystywane, a nieznaczące w ogóle dla personelu medycznego usterki typu na przykład uszkodzona izolacja może spowodować poważne konsekwencje dla pacjenta, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta. Więc tutaj od dłuższego czasu już staramy się o stanowisko inżyniera klinicznego bądź inżyniera medycznego, który byłby właśnie osobą nadzorującą wykorzystanie sprzętu i byłby obecny wtedy, kiedy cokolwiek się dzieje nieprzewidzianego i w sposób właściwy mógłby na to zareagować. Więc tutaj mamy właśnie ten styk z jednej strony teorii, z drugiej strony potem samego wdrożenia. Jeżeli chodzi o wdrożenia tych systemów, które my przygotowujemy, współpracujemy tutaj również z firmami, które biorą na siebie ciężar wdrożenia tych systemów. To nie jest już praca Politechniki. Tutaj oczekujemy współpracy z przemysłem w tym zakresie. Panie profesorze, ja wrócę do pana, ponieważ słowo komercjalizacja bardzo często pojawia się w tej rozmowie. Pan jako osoba, która spędziła za granicą ponad 2 dekady i ma doświadczenie chociażby z pracy w Chinach, pewnie może się pan z nami podzielić swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o komercjalizację rozwiązań, które rodzą się na uczelniach chińskich w przemyśle właśnie chińskim. Więc jeżeli chodzi o podejście do komercjalizacji i do współpracy nauka-przemysł, to wygląda ona nieco inaczej, powiedzmy, w krajach wysoko rozwiniętych, w Dolinie Krzemowej na zachodzie i nieco inaczej w krajach rozwijających się. Więc współpraca ta w krajach wysoko rozwiniętych, jak już wspomnieliśmy wcześniej, to jest, ma charakter, nazwijmy to, sący, to znaczy w jednostki przemysłowe w pewnym sensie domagają się, zależy im na tym, żeby jednak te nowoczesne rozwiązania techniczne pozyskiwać z nauki po to, aby być bardziej konkurencyjnym, aby móc po prostu więcej sprzedać. W przypadku krajów, powiedzmy, rozwijających się, często większość produktów, które są generowane, mają charakter nieco imitujący i tutaj wprawdzie ten tak zwany know-how, czyli ta wiedza włożona jest nieco mniejsza, natomiast mogą sobie pozwolić na niższe ceny,
i dzięki temu są w stanie również więcej sprzedać, są w stanie być bardziej konkurencyjni. Jeżeli chodzi o Chiny, to sytuacja jest dość specyficzna, dlatego że kraj ten ma bardzo wysokie ambicje, chce się bardzo dynamicznie rozwijać również w sferze technicznej i wielokrotnie w czasie pobytu w Chinach spotykałem się z zapytaniem, no my byśmy chętnie zainwestowali w bardzo konkretne technologie. Tak więc jeżeli chodzi o ten aspekt, to również te kraje tak zwane rozwijające się coraz częściej kładą bardzo silny, bardzo wysoki nacisk na fakt, że jednak innowacyjność jest motorem innowacyjności również w przemyśle i bez takiej bardzo dynamicznej, bardzo takiej szczerej, otwartej, jak już pan prezes wspomniał, współpracy między nauką a przemysłem, to jednak taka współpraca, taka wymiana wiedzy jest utrudniona. Tak więc tutaj nie można wszystkich regionów świata traktować w sposób jednoznaczny, w sposób taki zero-jedynkowy, dlatego że każde państwo ma swoje własne podejście do polityki innowacyjnej i oczywiście wiąże się to również ze sposobem, w jaki chociażby są rozdzielane fundusze na prowadzenie badań, jak już podkreśliła to chociażby pani profesor Piętka, które są również bardzo ważne właśnie w tej sferze wdrażania, w tej sferze wprowadzania innowacji na rynek. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jednym z tematów naszej dzisiejszej rozmowy jest także medycyna spersonalizowana czy personalizowana. Pan prezes wspomniał, że no, częściowo jest to jednak trochę pieśń przyszłości. Spróbujmy przybliżyć ten temat i mniej więcej powiedzieć, gdzie technologicznie i gdzie wdrożeniowo w tej chwili jesteśmy. Kto z Państwa? Ja mogę. Proszę bardzo. Więc takim sztandarowym przykładem medycyny spersonalizowanej w onkologii są terapie białaczek polegające na tak zwanej technologii CAR-T, gdzie dostosowuje się, gdzie używa się białych ciałek krwi, tak zwanych limfocytów, aby sztucznie je zmodyfikować tak, by rozpoznawały specyficzne białka nowotworu pacjenta. No więc taka terapia wymaga każdorazowo dostosowania leku dla wybranego pacjenta. Obecnie ta technologia jest możliwa wyłącznie, czy prawie wyłącznie, czy w przeważającej większości dla białaczek, dla nowotworów krwi. Natomiast oczywiście pracuje się, aby tą technologię również dostosować do innych typów nowotworów. Tutaj jednak, ponieważ jest to medycyna spersonalizowana, terapia spersonalizowana, wymagana jest bardzo, ale to bardzo ścisła współpraca między pacjentem, między lekarzem oraz między akademią, no i oczywiście między firmą, która to będzie musiała wdrożyć, będzie musiała to uzyskać odpowiednie akredytacje i tak dalej. I w związku z tym, że jest to terapia spersonalizowana, cena pojedynczego leczenia może się wahać między powiedzmy 75 tysięcy dolarów a 750 tysięcy dolarów, więc są to bardzo duże koszty i oczywiście nie każde państwo może sobie na takie koszty pozwolić, jeżeli chodzi o wydatki na medycynę i nawet w tych państwach powiedzmy tak zwanych wysoko rozwiniętych, bogatych, nie każdy pacjent tego typu leczenie dostanie. Niestety takie są realia. Tutaj oczywiście spodziewamy się, że innowacyjność, że automatyzacja pewnych procesów może w bliższej lub dalszej przyszłości doprowadzić do tego, że ta medycyna spersonalizowana będzie bardziej dostępna dla takiego powiedzmy szeregowego pacjenta. Oczywiście, aby tak się stało, jest, jeszcze raz podkreślam, bardzo silna, konieczna bardzo silna współpraca między
między akademią, między przemysłem farmaceutycznym, jak i również między, znaczy również udział jednostek leczniczych oraz kooperacja samych pacjentów. Dziękuję panie profesorze. Czy taka terapia będzie dostępna? No, myślę, że skoro mamy przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, to możemy o to zapytać. Może najpierw pani doktor Zydroń? Znaczy, z mojej perspektywy tak naprawdę terapia spersonalizowana wydaje się być bliżej dzięki temu, że dostęp do danych pacjentów jest teraz zupełnie inny niż kilka lat temu. No, wszyscy pamiętamy czasy, kiedy nasze informacja o naszej historii choroby była zapisana w papierowej kartotece w ośrodku medycznym, w którym się leczyliśmy. Teraz postępuje mocno digitalizacja danych i to, co powiedziała pani profesor, z mojej perspektywy bardzo dużą nadzieją jest tutaj sztuczna inteligencja, modele uczenia maszynowego, przy czym wiadomo, że nie ma możliwości rozwoju tego obszaru bez dostępu do danych, na których modele sztucznej inteligencji muszą się uczyć. Więc na pewno dostęp do danych, dalsze prace nad badaniem genomu, dalszy rozwój wiedzy, jeżeli chodzi o cele molekularne i o to, jakie cząsteczki reagują z konkretnymi targetami molekularnymi, to pozwoli przyszłościowo według mnie rozwinąć bardzo mocno medycynę spersonalizowaną. I to, co jest istotne, myślę, że właśnie, jeszcze raz to podkreślę, rozwój sztucznej inteligencji pozwoli na taki skok technologiczny. Właściwie z punktu widzenia firmy farmaceutycznej medycyna spersonalizowana nie jest dobrym interesem, w takim sensie, że łatwiej po prostu wyprodukować jedno lekarstwo, które będzie zapisywane przez lekarza, niż produkować konkretny lek dla konkretnego pacjenta. Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że nie robiłem żadnego rachunku ekonomicznego dla terapii spersonalizowanej. Czas się postępuje, nauka i wiedza się rozwijają. Natomiast ja, żeby osadzić naszą dyskusję tak trochę w pewnych realiach, oczywiście to nie znaczy, że to, o czym rozmawiamy, jest odrealnione, ale żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, przytoczyłbym przykład najpierw samochodów elektrycznych. Zobaczmy, od kiedy się o samochodach elektrycznych mówi i ile tych samochodów elektrycznych dzisiaj jeździ na świecie. Owszem, w krajach bogatych jest ich więcej. W Skandynawii, w niektórych państwach, gdzie rząd wręcz wspiera finansowo zakup samochodów elektrycznych, to chyba nawet z któregoś roku połowa produkcji Tesli w jednym z krajów skandynawskich była sprzedawana. Natomiast jak popatrzymy na pozostałe regiony świata, te mniej rozwinięte, no to tam samochodów elektrycznych poza czasopismami to nie zobaczymy. Jak pójdziemy dalej, to zauważmy, że razem z elektryfikacją samochodu zaczęło się mówić o samochodach autonomicznych. No więc co jest potrzebne, żeby samochody elektryczne, bo to tylko o takich właściwie można mówić, stały się autonomiczne? To jest kolejny krok, gdzie tylko w Dubaju taksówki, gdzieś tam pojedyncze testy z ciężarówkami, gdzie niegdzie jakieś zajawki tych samochodów autonomicznych powstają. I znowu, tam gdzie jest infrastruktura, tam gdzie państwo jest w stanie sobie pozwolić finansowo, tam takie rozwiązania będą się wdrażały. Dlatego powiedziałbym tak, że z medycyną spersonalizowaną będzie trochę tak jak z tymi zjawiskami, o których mówiłem. Technologia na pewno się znajdzie. Nauka na pewno znajdzie ciekawe rozwiązania w różnych obszarach. Natomiast, żeby medycyna spersonalizowana zaistniała w szerszej skali i żeby w ogóle można było mówić o sukcesie takiej medycyny, a nie o jej elitarności, potrzebny jest dużo więcej aspektów. Bo jeżeli pada hasło spersonalizowana, czyli można sobie wyobrażać dla każdego,
to ja zadaję pytanie, czy rzeczywiście to będzie dla każdego, czy w Azji, w Afryce każdy z pacjentów, do którego danych będzie dostępny i sztuczna inteligencja będzie mogła je obrobić i dostarczyć się gdziekolwiek, żeby lek spersonalizowany powstał, każdy z pacjentów tam potrzebujących taką terapię dostanie. Czyli znowu wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Najpierw trzeba zadbać, czy może nie tyle najpierw, ale zacząć już dzisiaj się zastanawiać, czy będzie wola wręcz polityczna i to na skali międzynarodowej, bo jeżeli mówimy o ochronie danych osobowych, to musi być na pewno problem rozwiązany dużo szerzej. Jak będą kwestie prawne i etyczne zaadresowane, bo jeżeli już chociażby przytoczyć się kwestie samochodów elektrycznych, autonomicznych, tam za wypadek nie odpowiada kierowca, ale twórca oprogramowania. Czyli zauważmy, że perspektywa prawna i odpowiedzialność w ogóle się zmienia. Więc przypuszczam, że i tu w medycynie spersonalizowanej będzie szereg aspektów, które muszą być zupełnie odrębnie zaadresowane. I to nie jest kwestia merytoryczna, kwestia nauki, a to jest kwestia rozwiązań prawnych, infrastrukturalnych, logistycznych, no, bardzo wielu różnych niemedycznych aspektów. Więc z tej perspektywy oczywiście, że produkcja leków niespersonalizowanych jest łatwiejsza, natomiast ja myślę, że w przyszłej medycynie będzie taka gama rozwiązań, która pozwoli i na stosowanie spersonalizowanych rozwiązań i będzie wymagała stosowania rozwiązań upowszechnionych czy uniwersalnych, tak to określmy. Chociaż to nie jest właściwe określenie. I komu i na jakich zasadach, w jakim zakresie poszczególne rodzaje terapii będą podawane, no to będzie bardzo wiele elementów o tym decydowało. Myślę, że jeszcze dekady przed nami, zanim te sprawy w tak bardzo jasny i klarowny sposób będą rozwiązane. I nie mówię tutaj o aspektach medycznych, bo tutaj bardzo mocno wierzę w naukowców, wizjonerów, którzy wiedzą, co robić, jak wykorzystać wiedzę i technologię, którymi dysponują. Bardziej mówię o systemie, bo mówimy na koniec o systemie zdrowia, który ma służyć ludziom i w ramach tego systemu terapia spersonalizowana musi odgrywać swoją rolę, a to jest bardzo szeroki, moim zdaniem, obszar pozamedyczny. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie do pani profesor. Otóż pandemia pokazała nam pewne słabości systemu opieki zdrowia w Polsce, ale pokazała również, że od strony technologicznej, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli jest taka potrzeba, to można bardzo szybko zrobić bardzo wiele rzeczy. Mam na myśli chociażby szczepionki, które powstały na COVID-19. Czy pandemia spowoduje właśnie szybszą integrację rynków, to znaczy sytuacji, kiedy powstaje jakiś pomysł na uczelni, na Politechnice chociażby, czy na Akademii Medycznej i jest po prostu szybciej wdrażany. Mówiąc krótko, czy pandemia skróci tę ścieżkę, waszym zdaniem? No wydaje mi się, że na pewno jest to katalizator rozwoju. Na pewno przyspieszono realizację wielu badań, tutaj celowanych właśnie w walce przeciwko COVID. Pojawiły się nowe możliwości pozyskiwania finansowania. Także na pewno ta sytuacja skierowała cały świat naukowy w kierunku badań w walce właśnie z COVID-em. Ale z kolei myślę, że to nie tylko zależy od nas, ale to zależy również od finansowania tego obszaru badawczego. To finansowanie niestety nie jest na najwyższym poziomie, jeżeli mówimy na przykład o fundusze NCN-u przeznaczone na taki obszar, jak na przykład inżynieria biomedyczna, która właśnie ma na celu połączenie osiągnięć przemysłowych, naukowych z służbą zdrowia. Niestety tego finansowania praktycznie w ramach istniejących paneli my w tej chwili prawie nie mamy. I to niestety jest również powód, dla którego badania podstawowe w tym zakresie u nas mogą być bardzo ograniczone. Jeszcze pan profesor.
Więc faktycznie, jak pan redaktor słusznie zauważył, pandemia spowodowała dość poważny skok w biotechnologii medycznej, mianowicie mamy do czynienia z pierwszym zastosowaniem technologii tzw. szczepionek na bazie RNA. Technologia była znana, była testowana już mniej więcej od lat 70., początku lat 80. może. Natomiast niejako konieczność zmusiła nas do wprowadzenia na początku na bazie takiej eksperymentalnej właśnie tych szczepionek do populacji i właśnie jak już pan redaktor słusznie zwrócił uwagę oraz moje przedmówczynie, pandemia jest w pewnym sensie takim, pandemia czy generalnie sytuacja nagła, sytuacja powiedzmy kryzysowa jest takim katalizatorem rozwoju nauki. Panie profesor, jeszcze słowo? Nie. Drodzy Państwo, czas naszego panelu powoli dobiega końca. Bardzo, bardzo dziękuję za obecność w naszym panelu. Dzisiejszym gościom w Gliwicach, właściwie nie gościom, Państwo są u siebie, profesor Anna Chrobok, profesor Ewa Piętka, profesor Marek Łos, a także z nami zdalnie pani dr Mirosława Zydroń i pan prezes Piotr Fitz. Bardzo dziękuję za udział w tej dyskusji.